Proszę Państwa, czyli wygląda sytuacja następująco. Mamy już w tej chwili badacza, to jest dr Siński. Pani dr Pytka zorganizowała nam finanse, a teraz chcemy poprosić pana Grzegorza Jaworskiego, żeby nam powiedział, jak zorganizować te wszystkie elementy w ramach Akademii Medycznej, tak? Szanowni Państwo, ktoś zostawił okulary. Szanowni Państwo, przede wszystkim olbrzymie ukłony dla organizatorów za to, że udało się zorganizować to wydarzenie. Tak naprawdę, tak jak powiedziała Pani Prezes, budujące jest to, że Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych wpisał się na trwałe w kalendarz majowych wydarzeń. Moja prywatna refleksja jest taka, że po raz pierwszy widzę w jednym miejscu tyle osób, które równocześnie zajmują się badaniami klinicznymi. Moją rolą w dniu dzisiejszym jest przedstawienie wsparcia merytorycznego i logistycznego związanego z prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych. Mam trochę niekomfortową sytuację, dlatego że pan doktor przed chwileczką przedstawił szereg slajdów, które również pokrywają się z moją prezentacją. Dlatego postaram się te slajdy na tyle szybko przerzucić, by nie tracić państwa czasu. Przede wszystkim, jeżeli byśmy chcieli umiejscowić badania kliniczne niekomercyjne w obowiązujących przepisach prawa, należy się odwołać do dwóch podstawowych aktów prawnych, to jest prawo farmaceutyczne i ustawa o zawodzie lekarza. Badanie kliniczne, jego definicja, tak jak Państwo słyszeliście, była już wcześniej przytoczona. Badanie kliniczne nie bez względu na rozróżnienie, czy komercyjne, czy niekomercyjne, realizowane jest w celu odkrycia, potwierdzenia skutków działania, w celu śledzenia, wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej ilości badanych produktów leczniczych. Tutaj mamy rozróżnienie z ustawy o zawodzie lekarza odnośnie eksperymentu medycznego. Tak jak Państwo zdajecie sobie z tego sprawę i na pewno wiecie, mamy dwa rodzaje eksperymentów medycznych. Eksperyment medyczny leczniczy, który jest prowadzony w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści leczniczej, i eksperyment badawczy, który prowadzony jest w celu rozszerzenia wiedzy medycznej. Zatem badanie kliniczne jest z definicji eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego. I teraz tak, odnosząc się już do samego badania klinicznego niekomercyjnego, jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor będący uczelnią, ale nie tylko, bo to też mogą być instytuty naukowe, to też mogą być sami badacze albo mogą być organizacje pacjenckie, których tych podmiotów celem nie będzie osiąganie zysku w zakresie prowadzenia swojej działalności, to wtedy mówimy o badaniu klinicznym niekomercyjnym. Czyli podsumowując, określenie badania klinicznego jako niekomercyjne następuje poprzez wskazanie sponsora w ustawie prawo farmaceutyczne i poprzez wskazanie celu prowadzenia tego badania. Tak jak mówił mój przedmówca, niekomercyjne badania kliniczne są eksperymentem medycznym z wykorzystaniem produktu leczniczego. Dane, które uzyskujemy z wyników uzyskanych w ramach prowadzenia badania niekomercyjnego, nie mogą służyć ani w celach marketingowych, ani w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego, ani w celu zmiany charakterystyki produktu leczniczego, co również jest pewnego rodzaju problemem. Wykorzystanie wsparcia ze strony wytwórcy może mieć miejsce, niemniej jednak wymaga ono niezwłocznego zgłoszenia do prezesa urzędu, jak i również do komisji bioetycznej. I najważniejsze, zasady prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych są de facto takie same, jak w przypadku badań komercyjnych. Jedyną ulgą, o której również już była mowa, jest kwestia opłaty wstępnej. To jest opłata 2000 zł w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Jeśli chodzi o badania komercyjne, tak jak Państwo wiecie, jest od 4000 do 8000 zł opłata rejestracyjna. W większości przypadków badania niekomercyjne prowadzone są na podstawie preparatów już zarejestrowanych. Dotyczą one na przykład porównania skuteczności stosowanych terapii, czyli załóżmy wybór bardziej skutecznego z dwóch dostępnych ramion terapeutycznych. Odnośnie konkretnych przykładów dwóch badań, na podstawie których chciałbym Państwu przedstawić, z jakimi problemami zderzamy się w codziennej działalności, będę mówić Państwu za chwileczkę. Równocześnie służą poszukiwaniu metod leczenia rzadkich chorób z zastosowaniem preparatów już zarejestrowanych. Jak wygląda rynek badań niekomercyjnych w Polsce? To są dane, które były przytaczane. Ilość tych badań jest bardzo niewielka. W 2011 roku, zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Rejestracji, to były 3 badania niekomercyjne. W 2012 roku 8, rok później 2. Na koniec roku 2014 roku były to 2 badania zarejestrowane plus 4 rejestracje w trakcie procedowania.
Widzicie Państwo, jaki procent, odsetek tych badań w porównaniu z wszystkimi badaniami realizowanymi w Polsce stanowią badania niekomercyjne. Ważne dla Unii Europejskiej jest to 39, czyli prawie 40%. W Wielkiej Brytanii, tak jak wspominano wcześniej, jest to 25%. Dlatego bezdyskusyjnie można stwierdzić, że jesteśmy absolutnie na samym końcu, jeśli chodzi o ten obszar projektów naukowych. Jak to wyglądało przed 2010 rokiem? Mianowicie do 2010 roku wszystkie tego typu projekty prowadzone były w uczelniach medycznych w zdecydowanej większości jako zwykłe eksperymenty medyczne, które, tak jak też było mówione, uzyskiwały jedynie aprobatę Komisji Bioetycznej. W 2010 roku miała miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która dotyczyła w dużej mierze badań klinicznych komercyjnych. Raport z tej kontroli wykazał szereg uchybień i nieprawidłowości w zakresie finansowania. Wtedy ustawodawca podjął prace związane z tym, by uregulować jakoś rynek finansowania badań niekomercyjnych. Przyspieszono pracę nad nowymi zasadami finansowania, ale wtedy do jednego koszyka zostały wrzucone zarówno badania komercyjne, jak i niekomercyjne. I pojawił się znany Państwu artykuł 37k ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówił o tym, za co odpowiada sponsor, jeśli chodzi o finansowanie świadczeń zdrowotnych. Ten artykuł jest przytoczony tutaj w oryginalnym brzmieniu. Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej, które wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych. I sponsor jest zobowiązany do finansowania świadczeń zdrowotnych, nawet jeśli te należą do grupy świadczeń gwarantowanych w sytuacji, kiedy są one niezbędne do usunięcia skutków powikłań, których konieczność udzielania wyniknie z zastosowania badanego produktu leczniczego i niezbędnych do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniu klinicznym. Z jakimi największymi wyzwaniami spotykamy się na co dzień w naszej działalności? Przede wszystkim uczelnia wyższa, przyjmując na siebie rolę sponsora, powinna zapewnić badaczowi odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia tego typu projektów. Przede wszystkim to są standardowe procedury postępowania. Procedury, które w pewien sposób normują najbardziej kluczowe i newralgiczne z punktu widzenia sponsora procedury i procesy w prowadzeniu badania klinicznego. Takie chociażby jak kwestia związana z raportowaniem działań niepożądanych, kwestia związana z monitorowaniem projektów wieloośrodkowych, no i kwestia z oceną i posiadaniem w zespole odpowiedniego farmakologa. Dla przykładu stworzona procedura dotycząca działań niepożądanych na początku 2010 roku przez prawie 4,5 roku była w uśpieniu, to znaczy ona nigdy nie znajdowała zastosowania do momentu, kiedy jakiś czas temu w jednym z badań, które realizowaliśmy, pojawiło się faktycznie działanie niepożądane, które nosiło znamiona działania ciężkiego, niespodziewanego. I tak jak Państwu wiadomo, mamy bardzo krótkie terminy do raportowania tych działań. W momencie, kiedy taka sytuacja zdarzy się u sponsora, który nie posiada odpowiednich procedur do tego, żeby wdrożyć odpowiednie działania, no jest problem. Oczywiście takie sytuacje niestety jak zwykle zdarzają się albo przed długim weekendem, albo przed świętami, tak też było w naszym przypadku. Udało się, ale to jest kwestia tego, żeby zapewnić badaczowi odpowiedni warsztat do prowadzenia projektów. Kolejną rzeczą jest obowiązkowe ubezpieczenie OC badacza i sponsora. Następnie przygotowanie obszernej dokumentacji dla każdego ośrodka. Za chwileczkę powiem, jakie to ma następstwa na etapie projektowania badania. Szkolenie dla zespołu badawczego z zasad GCP, czyli takie same wymogi, z jakimi mamy do czynienia w przypadku normalnych badań komercyjnych. Opracowanie i stosowanie etykiet na badane produkty lecznicze, o tym też za chwileczkę powiem dwa słowa. Rejestracja badania, uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej, monitorowanie badania. Tak jak Państwo słyszeliście, zgodnie z zasadami GCP, zgodnie z rozporządzeniem o dobrej praktyce badań klinicznych, istnieją pewne możliwości zastosowania odstępstwa w zakresie monitorowania badań niekomercyjnych, ale z naszego punktu widzenia nie jest to dobra praktyka, dlatego że te projekty podlegają standardowym audytom i inspekcjom. Jeżeli zrezygnuje się z prowadzenia monitorowania tego typu projektów, to pojawia się o wiele większe ryzyko w zakresie ewentualnej inspekcji. Inspektorzy pojawiają się na badaniach niekomercyjnych i również podlegają one normalnej, standardowej kontroli. No i oczywiście wspomniane wcześniej raportowanie działań niepożądanych i tak naprawdę wiele, wiele innych obowiązków. Ale przede wszystkim obowiązek finansowania procedur medycznych oraz kosztów ewentualnych
powikłań uczestników badania klinicznego. I teraz pierwszy przykład projektu. Projekt dotyczył badania w populacji pediatrycznej w zakresie chłoniaka Hodgkina. Było to porównanie dwóch preparatów, prokarbazyny i dekarbazyny w terapii chłoniaka Hodgkina. Chłoniak Hodgkina jest to nowotwór wieku dziecięcego, którego cechuje bardzo wysoka wyleczalność, około 95%. Natomiast następuje bardzo często duża ilość późnych powikłań. Rolą tego projektu było ustalenie dwóch rzeczy. Po pierwsze, dostosowania intensywności leczenia do agresywności choroby, jak i również ustalenie, który z preparatów, czy prokarbazyna, czy dekarbazyna, powoduje dużą ilość późnych powikłań, zwłaszcza w zakresie bezpłodności u pacjentów. Zatem na etapie, kiedy pacjent był oceniany, był przydzielany do trzech grup terapeutycznych. Miała miejsce standardowa terapia, chemioterapia. W jednym ramieniu, tym najlżejszym, zakończyła się radioterapią albo bez radioterapii. W dwóch grupach, które były bardziej agresywne, następowała randomizacja do dwóch ramion terapeutycznych. Z prawnego punktu widzenia ten schemat leczenia jest badaniem klinicznym, ponieważ jest realizowany w celach absolutnie pro publico bono i w dobrze rozumianym interesie społecznym. Ten projekt jest badaniem klinicznym niekomercyjnym. Na etapie artykułu 37K, to badanie wystartowało w Krakowie mniej więcej w 2010 roku. Artykuł 37K ustawy prawo farmaceutyczne był dla nas bardzo wielkim problemem, ponieważ próbowaliśmy dojść, które tak naprawdę z procedur medycznych w tym badaniu powinny być finansowane przez publicznego płatnika, które powinny być płacone przez sponsora. Kolejnym problemem jest drugi projekt, z którym mierzymy się w tej chwili. Jest to badanie w zakresie neuroblastomy wysokiego ryzyka. Terapia eksperymentalna, badanie kliniczne, które jest zarejestrowane jako badanie kliniczne drugiej fazy w oparciu o przeciwciała anty-GD2. I teraz tak. Pierwsza część protokołu badania to jest leczenie standardowe realizowane w oparciu o standardowe preparaty zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, czyli etopozyt, cisplatyna, winkrystyna, doksorubicyna i cyklofosfamid. Jest to takie leczenie, które pacjent w sytuacji, kiedy ma zdiagnozowaną neuroblastomę wysokiego ryzyka, otrzymałby w Polsce i ono byłoby finansowane w ramach publicznego ubezpieczenia. Druga część projektu to jest leczenie eksperymentalne, które właśnie sprowadza się do badania w dwóch ramieniach terapeutycznych, albo samego przeciwciała anty-GD2, który jest preparatem niezarejestrowanym eksperymentalnym. W drugim ramieniu terapeutycznym z kolei mamy przeciwciała anty-GD2 wraz z interleukiną, czyli preparatem, który do Polski jest sprowadzany na zasadzie importu docelowego, co też w przypadku badania klinicznego niekomercyjnego, gdzie de facto uczelnia nie posiada budżetu na prowadzenie tego badania, jest wielkim problemem. Całość leczenia wpisana jest do protokołu badania klinicznego, począwszy od kwalifikacji pacjenta, poprzez absolutny standard, który pacjent by otrzymywał, skończywszy na randomizacji czwartej i kolejnych procedurach eksperymentalnych. Co ważne, do tego momentu, kiedy u pacjenta w Polsce zdiagnozowano neuroblastomę wysokiego ryzyka, pacjenci byli poddawani tylko standardowemu leczeniu, czyli to, co jest kolorem czerwonym, i następnie wyjeżdżali na drogie leczenie zagraniczne, za granicą, albo we Włoszech, albo w Niemczech. To leczenie tam kosztowało w granicach 160 tysięcy złotych. Do tego trzeba było doliczyć półroczny pobyt rodziców za granicą. Trzeba było doliczyć też pewne koszty społeczne związane z tym, że ci rodzice musieli rezygnować z pracy w Polsce, czyli to była jakaś utrata dochodów dla nich. W tym momencie to leczenie możliwe jest w Polsce, tylko nie ma do końca sprawnie funkcjonującego mechanizmu finansowania procedur medycznych, dlatego że zgodnie z artykułem 37K, o ile w tej części standardowej możemy mówić, że leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o tyle w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z leczeniem eksperymentalnym, czyli częścią zaznaczoną kolorem niebieskim, sponsor badania musi finansować zarówno koszty hospitalizacji, jak i również koszty związane z leczeniem powikłań. Neuroblastoma jest potocznie nazywana największym killerem, jeśli chodzi o nowotwory, zatem te powikłania się zdarzają i to te koszty są generowane przez każdego kolejnego pacjenta. Zatem dla całości badania, które jest wpisane do protokołu badania klinicznego, musimy jako sponsor zapewnić ubezpieczenie, musimy badaczy przeszkolić z zasad dobrej praktyki klinicznej, musimy leki etykietować. Zatem pojawia się problem. Na etapie aplikowania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych musieliśmy przedstawić etykiety na wszystkie preparaty, czyli począwszy od etopozydu, skończywszy na dwóch preparatach eksperymentalnych.
Na etapie prowadzenia badania mamy wielki problem, dlatego że nie jesteśmy w stanie etykietować w prawidłowy sposób preparatów, które są kupowane przez publicznego płatnika dla szpitala. Jest to jeden z wielu przykładów drobnych kwestii logistyczno-organizacyjnych, gdzie pewne przepisy prawa nie do końca nadążają za rzeczywistością. Bardzo często dochodzi też do sytuacji, że w ramach standardowej gospodarki lekiem w aptece szpitalnej, jeśli szpital kupuje powiedzmy fiolkę winkrystyny dla pacjentów, jeżeli w danej chwili mamy dwóch pacjentów, którzy przyjmują chemioterapię, z jednej fiolki, z racji tego, że mamy pacjentów, którzy mają niewielką wagę i niewielką powierzchnię ciała, z jednej fiolki jesteśmy w stanie przygotować chemioterapię na przykład dla dwóch albo czasami trzech pacjentów. W tym momencie pogodzenie tego z prawidłowym etykietowaniem w oparciu o etykiety, które są stosowane w badaniu klinicznym, jest wielkim problemem. Monitorowanie badania i oczywiście tu jest znowu kwestia, jeżeli badanie miałoby prawidłowe finansowanie od samego początku, moglibyśmy to zaplanować i na przykład zlecić na zewnątrz do firmy CRO, która by się zajęła tym profesjonalnie. W większości badań niekomercyjnych, które są z definicji niedofinansowane, monitorowanie niestety musi się odbywać metodą gospodarską. Metoda gospodarska ma to do siebie, że nie generuje dużych kosztów, niemniej jednak ona nie do końca jest skuteczna. Musimy być przygotowani na odbywanie audytów i inspekcji. Musimy zdobywać wszystkie dokumenty takie same jak w przypadku badań komercyjnych, czyli certyfikaty, normy laboratoryjne, w tym również certyfikaty dla sprzętów, które są wykorzystywane w ramach standardowej terapii. Teraz jeżeli mamy sytuację, w której spodziewamy się inspekcji i my wiemy, że załóżmy wszystkie certyfikaty i paszporty dotyczące sprzętu, który używany jest standardowo, znajdują się tak naprawdę w dokumentacji w odpowiednich działach w szpitalu odpowiadających za jakość prowadzenia, za jakość sprzętu. My tak naprawdę te certyfikaty musimy trochę na siłę kserować i przenosić do naszych ISF-ów, do akt badacza po to, żeby one były w przypadku inspekcji albo audytów. No i oczywiście raportowanie działań niepożądanych i przede wszystkim finansowanie kosztów procedur medycznych oraz kosztów ewentualnych powikłań. To jest wielki problem, dlatego że tak naprawdę mogę zaryzykować stwierdzenie, że artykuł 37k i finansowanie procedur medycznych i kosztów powikłań to jest największy problem w zakresie prowadzenia badań niekomercyjnych. Bardzo często była prowadzona dyskusja odnośnie tego, czy badania mogą być finansowane ze środków publicznych w formie grantów albo wniosków składanych w ramach finansowania z Unii Europejskiej. Tak, mogą być, ale to rodzi bardzo wiele sytuacji, które są niekomfortowe dla obu stron. Jeżeli planujemy budżet badania i założymy sobie jakiś budżet na finansowanie powikłań badań, powikłań związanych z uczestnictwem pacjenta w terapii eksperymentalnej, te powikłania możemy szacować na podstawie na przykład rocznych raportów bezpieczeństwa. Badanie jest prowadzone tak, by tych powikłań było jak najmniej i na tym nam najbardziej zależy. Więc jeżeli założymy sobie w budżecie jakąś dużą kwotę na powikłania po to, żeby uczelnia i kwestor i rektor mogli czuć się bezpiecznie, jeżeli się okaże, że tych powikłań nie było tyle, ile myśmy się spodziewali, no to automatycznie te środki trzeba oddawać. Dobrze wiemy, jak wszystkie instytucje patrzą na kwestię związaną z oddawaniem środków, które już się raz otrzymało. Jest to w pewien sposób traktowane jako nieodpowiednie planowanie badania na samym początku. To jest duży problem. Począwszy od kwestur w uczelniach wyższych, skończywszy na samej instytucji, która potem de facto ma problem, co z tymi środkami, które otrzyma, z powrotem zwrócić. Jak pokazuje praktyka, w badaniu na przykład związanym z neuroblastomą, koszt roczny takiego projektu, gdybyśmy mówili o takim prowadzeniu od samego początku finansowanym ze źródeł zewnętrznych, to jest około 6, może 7 milionów złotych. Z czego około 60% to jest taka rezerwa, którą mamy na powikłania. Więc tutaj ryzyko pomyłki jest naprawdę duże. Jak to wygląda po naszej stronie? Na początku badacz zgłasza pomysł na prowadzenie badania. Zgłaszając ten pomysł, przedstawia skrócony protokół badania i wypełnia pewnego rodzaju ankietę. To jest dokument wewnętrzny w uczelni, gdzie poprzez wypełnienie odpowiednich pól, zwłaszcza tych w punkcie pierwszym, jest to dla nas wskazówka, czy mamy do czynienia bardziej ze zwykłym eksperymentem medycznym, który nie jest obłożony tymi wszystkimi obostrzeniami, o których wspominałem, czy mamy do czynienia z badaniem klinicznym albo produktu leczniczego, albo wyrobu medycznego. Następnie jest analiza wniosku, który badacz złożył. Jest podjęta decyzja. Jeśli badanie jest odpowiednio dobrze zabudżetowane, to projekt może przejść do fazy realizacji. Tutaj być może zaskoczę większość z Państwa, ale
taką gospodarską metodą jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie kliniczne o budżecie 30 tysięcy złotych w dwóch ośrodkach z grupą 30 pacjentów. Niestety w większości wypadków mamy do czynienia z modyfikacją protokołu badania klinicznego, czyli badanie prospektywne, randomizowane zmienia się w badanie retrospektywne, obserwacyjne. Jaka jest jakość takiego badania, Państwo na pewno doskonale sobie zdajecie sprawę. No jest oczywiście szara strefa związana z badaniami klinicznymi. Duża część tych projektów jest prowadzona jako zwykłe eksperymenty medyczne. To się nie opłaca, dlatego że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z problemem chociażby związanym z ubezpieczeniem, z likwidacją szkody, pierwszą rzeczą, o jaką pyta ubezpieczyciel, jest to, czy badanie było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Finansowanie procedur medycznych zawsze może być regres ze strony szpitala, jeżeli uczelnia nie zdawała sobie sprawy z tego, że badania, procedury medyczne powinny być finansowane przez sponsora, a nie ze strony publicznego płatnika. No i oczywiście sankcje karne. Planowane zmiany legislacyjne, przede wszystkim nowelizacja artykułu 37k ustawy prawo farmaceutyczne. Staramy się prowadzić rozmowy z Ministerstwem Zdrowia odnośnie kwestii związanych ze zmianą tego przepisu. I ostatnia rzecz, rozporządzenie, o którym też już Państwo mieliście dużo informacji przekazywanych. Staramy się również być partnerem w rozmowach, za co dziękujemy serdecznie Ministerstwu Zdrowia. To tyle. Widziałem znak T. Nie wiem, czy się zmieściłem w czasie, ale starałem się. Dziękuję.